Nowy serwer, nowa przygoda. Tutaj z tego co wiem, to Paladynia, że jest chyba lepszy. Ale zobaczymy. Co to są za branie? Wandy jakieś na roku? Knight Palek. O, ale kozak. Ale na tym odcie mam wrażenie, że ta postać jest tak giga blisko jakoś dziwnie. Nie da się chyba tego oddalić. Możliwe, że spiry się nie kończył, jak dostałem tylko jednego. Tu są w ogóle jakieś mopki nowe. Na tym odcie. No, wiem, lista, nice. Tamten już ucieka. Jaj, drugi level. Ja wbiłem level i nie dało mi tego HP-ków na pole? Moje problem jest taki. Tutaj kurde z tym chodzeniem w USD to działa. Giga słabo. Czy to jakiś inny Red Fox? O, ma poświatę jakąś dziwną. Mi zabić się go nie da. Prawie cały level mi dał łowek. Ale tu dużo szybciej wychodzi się z roka niż na tym escape'ie. Tylko na razie się leczyć nie mogę. Czemu nie real tibia? Bo real tibia to syf. No, na realu serwer też może upaść. Zresztą większość serwerów nowych na realu pada. Wygląda to tak, że wbija 1000 ludzi na start serwera, a po miesiącu już gra na nim 30 osób. A problem z real tibia jest taki, że tam jedyne co dodają, to nowe miejscówki do expa. I to jest tyle. Na poprzednim serwie, na jakim grałem, na tym Tibia Escape'ie, to tam były normalnie dungeony. Miałeś itemy, które miały dodatkowe staty. Takie rzeczy już na realu nie ma. Tibia na realu to jest gra, gdzie wchodzisz i bijesz mopki. Nic więcej na realu nie ma. Jak grasz na mało zaludnionym serwie, to masz respy wolne, ale nie ma z kim tradeować. A jak grasz na zaludnionym serwie, to jest z kim tradeować, ale nie ma respów wolnych. Ja nie mam zamiaru stać 3 godziny w kolejce na respa. Nie wiem. Jak ja przestałem grać na realu, to kurwa taką ulgę poczułem, nie? Jak skończyło się to, że muszę cały dzień ustawiać pod hunta. Jak grałem ze szczurem, to zawsze było tak. Ja musiałem znaleźć 2 godziny czasu, on musiał znaleźć 2 godziny czasu i jeszcze musieliśmy znaleźć czas, kiedy resp jest wolny. Musisz kurwa cały dzień ustawić po te 2 godziny hunta w Tibi. Jest takie spierdolone. W każdej innej grze chodzisz sobie do gry i idziesz expić od buta. Tylko nie w zajebanej Tibi. Nie wiem, no ja za pół levela będę na mainie. O kurde, to jest szkielet. A niżej co jest? O kurde, więcej szkieletów. To nie. Tylko szkoda, bo tu na Eldranie nie ma tych rarity itemów, nie? To jest kurde imo rzecz, która powinna być na każdym odcie. Gdzie to są kurde jakieś mopki? Jakiś chłop mi przyszedł jeden i... A nie mają lepszego lootu, tak jak na Tibia Escape'ie. Znaczy na pewno wydaje mi się, że te mopki z czerwoną obwódką dropił więcej itemów. Bo z takich mopków dropnąłem właśnie hełm i spodnie. Ale nie wiem, czy jakiś hajsik dodatkowy dropił albo coś. Tu jest fajnie, bo jest 7 dni premki za friko. Ile tu jest X-Trade? Już co, nie wiem nawet, czekaj. Server info. Naraz ci powiem. Razy 2 jest. Aha, czy ja będąc palkiem, no to muszę wybrać. Czy będę bił z łuku czy z kuszy, tak? Co jest lepsze? Łuk czy kusza? No muszę, bo jak będę dawał talent w łuk, to nie dam wtedy w kuszę. Muszę jeden talent dawać. Dobra, mam 8 level. No właśnie, nie wiem. Klient mi się trochę nie podoba. Bez giga jest chujowo zrobione. Na przykład jak chcę teraz coś napisać, to nie mogę, nie? Bo muszę dopiero tu kliknąć i dopiero mogę pisać. No chodzenie na WSD jest giga słabo zrobione.
Idziemy do Mikołaja po prezent najpierw, zanim wyjdę. Uwaga, ki. Kurde. Oha. Zajebiście. Dostałem 16 jabłek. No i spiry się nie kończą, przynajmniej te początkowe, nie? To jest giga zajebiste. Nie trzeba w chuj siana wydawać na skillowanie. No ale skillować można za free, nie? O, plecak se wezmę. O kurde, tu nie ma auction house'u wcale. Oj, to mi się chyba nie podoba. No, ten brak auction house'u już mi się nie podoba. Za 500 golda można te spell scrollery charge'ować. I już mi się nie podoba kilka rzeczy. To, że chodzenie w USD jest upośledzone. To, że nie ma auction house'u. I to, że trzeba się uczyć speli. Jak się przyłączyłem do patentu ziomeczka. Uciekł mi Rotform. Ale te hity to giga słabe są. Dobra, niech on sobie go bije, ja będę bił tego. A ten spear nie jest lepszy? No jest. To pewnie się kończy, nie? Idę chłopowi lurnę Rotformy, bo mu zabiłem. Masz, przyniosłem ci Rotforma. Zabij tego Rotforma i weź nowego. Chyba się wkurwił. Że mu Rotforma zabiłem. Ale ja mu zabiłem, żeby wziął nowego, żeby za mną nie leciał ten Rotform. No ale nie wiem, ten chłop to debil jakiś. 19, 14, pyk. Hełmik jeszcze jakiś był gdzieś. O, tutaj. A ja mogę takiego? Exuramin. Nie mogę, bo trzeba się nauczyć oczywiście, ja nawet nie wiem gdzie. Ale mana regen tutaj jest tragiczne, nie? Te respy widzę z Rilla też są takie standardowe, w ogóle nie powiększone. No pierdziele, Poison Spidera nie mogę ubić, nie? Ja słyszałem, że parek tutaj wcale taki najgorszy nie jest na tym opcie. Ale kilka rzeczy z Tibia Escape'a bym tu przeniósł, nie? Na przykład taski na każdego moba w grze połączone z bestiarką. To jest giga zajebiste na Tibia Escape'ie. Ale już pisałem z ziomeczkiem od nich. Tylko nie dogadaliśmy się jeszcze ile punktów dostanę. Nie wiem. Znaczy, nie wiem ile tu pogram. O, powiem tak. OTS server bez auction house'u to jak dla mnie serwer bez trade'u w ogóle. Nie wiem, czy po prostu nie pierdolę tym i nie pójdę na Medivie. A co z tego, jak technologicznie ten OTS leży? Chodzenie w USD jest tak zjebane, że nie mogę kliknąć enter i pisać, tylko muszę kurwa najechać myszką tutaj, dopiero mogę pisać. Jak chcę chodzić, to znowu muszę tu kliknąć. Albo to, że trzeba biegać i speli uczyć. No ja rozumiem, że to jest stare Tibia, ale mamy 2024 rok już prawie, no kurwa. No ja to jednak lubię. Usprawnienia. Bronze Shard. Co to? Blacksmith. Coś tam. Nie wiem, jakby ten OTS technologicznie nie był aż tak zacofany, to byłoby w miarę spoko.